Której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja pierwsza: pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem. Kłaniam Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczu. Pierwszy upadek Jezusa. Jezus wszedł z dwoma zbrodniarzami, którzy też nieśli belki, i te belki wszystkie były połączone ze sobą. Tak jak wspominałem na całunie trujskim widać, że Jezus nie niósł dwóch belek zbitych. W formie krzyża ale niósł jedną poprzeczną belkę, która była przywiązana do Jego ręk ramion. To powodowało, że kiedy Jezus upadał, często upadał na twarz, nie mógł się zasłonić ręką, bo ręce były przywiązane do belki. Wtedy wystarczy, jak niesiesz belkę, że ktoś podłoży nogę, kamień, zwykły, wystający, a przecież wtedy nie było asfaltu. Wystarczyło, że ktoś, że szarpnął Bękę właśnie poprzed skazanie słyszedł wcześniej, i wtedy znów Jezus lądował na ziemi. Ile razy by te upadki były, ale wszystko zajęło się, zajęło się, zaczęło się od tego pierwszego upadku. Pierwszy upadek. Jest w, cenie, w scenie w filmie Pasja taki pierwszy piękny obraz, że Maria chce podejść do Jezusa i w bramie Kiedy Jezus wychodzi już z bramy miasta niosąc krzyż wtedy nagle upada i Maria jest przytłoczona tym i wspomina moment kiedy Jezus jest mały, kiedy biegnie po schodach i nagle potyka się i upada i wtedy Maria biegnie do niego mama biegnie do swojego dziecka aby... Aby go ratować, aby go podnieść, aby go objąć, aby go przytulić, bo poranił sobie koranka. I ten moment przypomnienia sobie, przypomnienia sobie właśnie tego pierwszy, pierwszych upadków w jego dzieciństwie, do, dodaje jej siłę, żeby podejść, podejść do Jezusa i, i go uściskać, żeby go uratować. Maria, właśnie potem spotka Jezusa. Teraz patrzę na ten Jego upadek. Patrzę też na nasze upadki. A wszystko zaczyna się od pierwszego upadku, od pierwszego grzechu. Teraz chciałbym Was poprosić, żebyście sobie przypomnieli swój pierwszy grzech. Może to było świadome kłamstwo. Bo grzech dziecka zaczyna się wtedy, kiedy dziecko uświadamia sobie, kiedy już ma rozeznanie sumienia, że uczyniło zło. Że wie, że to, co robi, jest złe. Na przykład może to być kradzież jabłka, czy czegoś innego. Ja pamiętam właśnie pierwsze jakieś wspomnienie o tym Bożym nieposłuszeństwie, to jest właśnie jabłko, które u sąsiada leżały, jabłka zaraz przy granicy, ale jabłko należała do sąsiada. I pamiętam wtedy właśnie tą moją wewnętrzną walkę. I każdy z nas sobie uświadamia też, że od czego się zaczęło. Każdy yy, nauk Zaczyna się od pierwszego razu. Od pierwszego kieliszka, od pierwszego papierosa. Ten pierwszy raz. Pierwszy grzech. Jego on potem rzutuje na całe nasze życie. Dlatego tak trzeba strzec dzieci przed, przed grzechem. Nie ustrzeżymy go zupełnie, bo ten grzech i tak jakby dotyka każdego wcześniej czy później, ale. Trzeba strzec dzieci, żeby nie popełniały go jak najdłużej, żeby umiały się bronić przed grzechem, żeby umiały też rozeznać, żeby umiały walczyć z grzechem, żeby te upadki nie spowodowały potem strasznych konsekwencji. Bo jakże ciężko jest potem, kiedy człowiek nie zdaje sobie sprawy, kiedy lekceważy ten pierwszy upadek i kiedy traci jakby swoją orientację, kiedy zaczyna go powtarzać. Dlatego też przeprośmy Pana Boga za grzechy dzieciństwa. Grzechy, kiedy wszystko się zaczynało, kiedy poznawaliśmy ten świat. Przeprosić za grzechy, które zostały popełnione w głupocie. Ale też trzeba przeprosić tutaj za grzechy, którym żeśmy nie zapobiegli, widząc dziecięce upadki, grzechy żeśmy nie nazywali im rzeczy po imieniu, żeśmy dziecku nie mówili, że to jest grzech żeśmy usprawiedliwiali grzech gdyż to razy teraz rodzice usprawiedliwiają grzech swojego dziecka Biło nic się nie stało nie to albo nawet tłumaczą jedno przed drugim że to nie to nie, nie wyciągają konsekwencji Nawet nie karają czasami trzeba ukarać w świętym jest napisane, cóż to za syn, którego by ojciec nie karcił. Często trzeba zabronić, często trzeba przekarcić. Wiesz to by było mniej upadku, gdyby rodzice zabronili sięgać po to czy po tamto, Zadawać się z tym czy z innym towarzystwem. Wiesz, by to było mniej potem tych dziecięcych, młodzieńczych tragedii. Które potem rzutują na całe życie, bo to jest piętno, które potem człowiek wspomina. Szczęśliwy człowiek, który miał dobrych rodziców, mądrych rodziców, którzy umieli go strzec, podpowiadać to, co dobre, a bronić przed tym, co złe. Jezus Chrystus podnosi się z pierwszego upadku i też może podnieść i nas. Niezależnie od tego, jakie było nasze dzieciństwo, czego doznaliśmy w młodości, wczesnej młodości, jakich ran żeśmy doświadczyli, Jezus może to uleczyć. Bo tak jak sam podniósł się z grzechu, tak wie, że dalej trzeba iść, że nie można zostać na tej ziemi, nie można się poddać, trzeba iść dalej. Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich młodych ludzi, za dzieci. Ochroń ich przed grzechem, przed upadkiem, zgorszeniem. I proszę Cię też za tych, którzy gorszą dzieci, które, którzy nakłaniają dzieci do grzechu, proponują dzieciom grzech, które, za wszystkich tych, którzy produkują y, rzeczy złe i podsuwają je dzieciom. Za tych, którzy lekceważą sobie sprawę y, Młody, młodych, dziś szczególnie, za tych, którzy uczą dzieci grzechów wołających o pomstę do nieba. Prosimy Cię, Panie, ochroń nas, ochroń wszystkie dzieci, daj mądrość rodzicom, daj mądrość wychowawcom, aby umieli, jeżeli ochronić, a jeżeli dziecko upadło. Pomogli mu wstać i więcej, żeby nie upadał. Matko Najświętsza, ty, która pobiegłaś do Jezusa, kiedy upadał, któraś chciała mu pomóc, która zawsze przybiegasz do tych, którzy upadają, która biegniesz do tych najsłabszych, najmniejszych, która tak kochasz dzieci, oddajemy Ci, zawierzamy Ci wszystkie dzieci i młodzież, całą młodzież spraw. Aby ich młodość była piękna, aby przeżyli życie wspaniale i żeby też, jeżeli zdarzyło się w ich życiu jakieś zło, żeby umieli przebaczyć, żeby umieli wszystko to też oddać, zawierzyć, żeby się umieli uczyć od Jezusa powstawać, ciągle powstawać od nowa. Pan z wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.